Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Czas na polecane zestawy na sierpień. Zaszło troszeczkę zmian, głównie roszady w kartach graficznych, ale nie tylko. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o karty, dość dużo się dzieje. Część modeli została wyprzedana, weszły na ich miejsce nowe, inne niekoniecznie tańsze i to, o czym mówiłem Wam w ostatnim filmie z polecanymi, do końca roku raczej nie liczyłbym na to, że karty graficzne, że ceny kart graficznych spadną. Niestety mamy sytuację, jaką mamy, i musimy się z tym pogodzić. Ok, zaczynamy od zestawów opartych o procesory AMD. Pierwszy z nich dokładnie taki sam jak miesiąc temu, czyli z Ryzen 3400G wbudowany układ graficzny Vega do lightowego takiego grania na ustawieniach niskich w 1080p. Ewentualnie możecie ustawić sobie rozdzielczość 720p i troszeczkę te dalej podbić 2180 zł. Zestaw za około 3700 zł z Ryzen 1600AF, przeźrzedzenie 12 wątków. Także już sensowniejsza jednostka, do tego dedykowana karta graficzna w postaci GTX -a 1660 Ti. W zeszłym miesiącu był tutaj w tym miejscu zwykły 1660 bez dopisku Ti. Był on troszeczkę chyba nawet droższy, a ta karta kosztuje poniżej 1800 złotych. Cały czas za wysoko, bo jej cena powinna wynosić około 1000, no 1100 powiedzmy złotych, no ale mamy około 1800 jak widać. Kolejny zestaw też z Ryzenem 1600AF za 4000, za około 4000 zł, ale już z RTX-em 2060 kosztującym 2100 zł. Natomiast, jeżeli macie w portfelu dodatkowe 300, proponuję dołożyć Wam do RTX-a 2060 z dopiskiem Super. Karta raże wydajniejsza, a dwa, że ma o 2 GB pamięci. wiram więcej, a to uwierzcie mi w niektórych grach się przydaje. Także tutaj mamy taką propozycję i kolejny zestaw właśnie z RTX 2060 Super też chyba od Inno 3D, 3D dokładnie z Ryzenem 3600 tym razem i niestety cena Ryzena poszła w górę około 200 zł, kosztują teraz około tysiaka no i patrzę i karty już nie ma proszę bardzo no ale taka sytuacja wczoraj w ogóle jak przedwczoraj przepraszam robiłem propozycję zestawów komputerowych to Po wrzuceniu ich na stronę okazało się, że po chwili dosłownie nie było już trzech modeli kart graficznych, musiałem je zastępować. Także ta sytuacja z kartami jest tutaj dość dynamiczna, jak mówię. Dość szybko się wyprzedają te, które są na stanie, wchodzą w ich miejsce nowe. Także zobaczmy, czy mamy może jakieś inne RTX -y 2060 super dostępne w sklepie XCOM. Wpiszę 2060, to wszystkie modele powinny mi wyskoczyć. Od najtańszych zrobimy. No niestety, superki nie mamy żadnej. Nie mamy żadnej, także trzeba czekać. Być może się pojawią. Ok, zestaw również z 3600, tym razem za 5500 zł. Z RTX 3060, mam nadzieję, że karta jest dostępna. Jest, to jest najtańszy model, jaki znalazłem, poniżej 3000 zł. Akurat od Gigabyte'a, wersja LHR, ale dla graczy, dla graczy oczywiście nie robi to żadnej różnicy. Dlatego tego mamy płytkę B450 Gaming Plus Max od MSI. Tutaj spokojnie możecie posadzić najnowszy BIOS i później ewentualnie upgrade'ować procesor do powiedzmy Ryzena 5600X. Zasilacz 650W z nadatkiem dużym jeszcze tej mocy w zupełności wystarczy na jakiś upgrade, na lepszy procesor i na lepszą nawet kartę graficzną. Kolejny zestaw tym razem z Ryzenem 5600X i płytą B550MSI Tomahawk, moim zdaniem jedna z lepszych, fajniejszych płytek w tej cenie. Tutaj spokojnie można na niej posadzić nawet Ryzena 5900X bez problemu. Karta to RX 6700XT. Najtańszy model, jaki udało mi się znaleźć, to Asus Dual. Gdybyście chcieli kartę z lepszym chłodzeniem, powiedzmy trzywentatorowym, no to trzeba będzie stówka nawet dwie do karty graficznej dorzucić. I tutaj dałem jeszcze Fere 5 do tego Ryzena. Wprawdzie z nim dołączone jest chłodzenie boksowe. I daje sobie ono jako taką radę, ale będzie raz, że głośno i będzie ciepło. Także proponuję wam jednak tą stówkę 120 dokładnie zł do tej fery 5 dorzucić. A uwierzcie mi naprawdę, bardzo fajne ciche chłodzenie. Zresztą recenz zrobił mnie na kanale, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to zapraszam. Zestaw za 8200 zł, także z Ryzenem 5600X. Tutaj mamy kartę oddzielonych, czyli RTX-a, no coś się długo otwiera. RTX -a 3070 Ti, MSI Gaming X Trio, także bardzo dobre, fajne e, chłodzenie, ciche i wydajne. 4400 zł, karta kosztuje, no droższa jest od RX 6700 XT, ale też wydajniejsza, trzeba wziąć to pod uwagę. I też nie warto moim zdaniem kupować 3070 bez dopisku TI w tym momencie, ponieważ one są w dokładnie takich samych cenach. I pozostałe pozyspoły są dokładnie takie same jak w poprzednim zestawie, tutaj mamy tylko różnicę i wyłącznie jeżeli chodzi o kartę graficzną. Zestaw za ponad 10 tysięcy złotych, prawie 11, już z Ryzenem 5800X i rx 6800XT. Natomiast gdybyście chcieli na tym komputerze grać w 4K, niezależnie od gry, znaczy niezależnie czy będą to gry procesorować też nie, no to możecie spokojnie dać rajd na 5600X, zaoszczędzić około 500 na tym procesorze, bo on w zupełności sobie tutaj z tą kartą poradzi. Jeżeli to będzie 1080p, bo macie na przykład monitor z wysokim odświeżaniem, no to też nie proponuję schodzić nic poniżej 5800X, żeby nie było tak zwanego bottlenecka. 1440p, jeżeli gry procesorowe, mocno procesorowe typu Far Cry, typu powiedzmy Shadow of the Tomb Raider, też proponuję zostać przy 5800x, żeby nie było butelka ze strony procesora w stosunku do karty graficznej. Natomiast tak, do tego procka dałem chłodzenie AIO, nie bez powodu Arctic Liquid Freezer 2. 240, ponieważ ten procesor naprawdę mocno się grzeje. Uwierzcie mi, i tutaj dobre chłodzenie jest wymagane. Jeżeli nie chcecie, akurat, kulera IO, kupcie jakieś dobre chłodzenie powietrzne. W tej obudowie, akurat ten kuler się zmieści, to AIO się zmieści. Na górze obudowy jest to Regnum RG6 VTG. Zasilacz XPG, nie wiem, czy wszyscy znają tą markę, znaczy, markę na pewno znacie chociażby z pamięci czy też z dysków SSD. Ale fajne zasilacze z 10-letnią gwarancją japońskiej kondensatory. Środek, wnętrze czy elektronika tego zasilacza to CWT bodajże. Także sprawdzona marka, sprawdzony OM. Jedyny jakiś minus tego zasilacza to sztywne końcówki kabli. To akurat zauważyłem, poza tym e, większych uwag nie mam. I ostatni zestaw oparty o procesor AMD za ponad 12 tysięcy zł. Także z Ryzenem 5800X, ale z kartą RTX 3080 Ti. Odpalita, która nie jest niestety dostępna już. Zobaczmy, czy mamy jakieś inne RTX 3080 albo RTX 3080 Ti. Zaraz się okaże. Od najtańszych tylko jedna. Zotaka o dwie stówki droższa. Czyli Zotak Gaming. Chłodzenie widać jest dość potężne, duże. Trzy slotowe. Także powinna karta być chłodna. Nie wiem czy cicha. Nie testowałem jej akurat. Nie miałem takiej możliwości ani okazji. Także jedyny dostępny 3080 Ti to. To właśnie ten model za 7500 zł, ale być może niedługo pojawią się jakieś kart, karty LHR, powiedzmy 3080 w cenach dużo niższych. Także jeszcze raz przypomnę, obserwujcie rynek. Zasilacz 750 W w zupełności nawet do TIK wystarczy. Spokojnie wystarczy, tym nie ma się co przejmować. I przechodzimy do zestawów opartych o procesory Intela. Pierwszy z nich za około 3500 z i 10100 f do tego płyta B560 od Gigabyte'a, jedna z tańszych, ale chodzi o to, żeby można było ustawić pamięci, zegar pamięci wyżej 2666 MHz. I do tego mamy gtx 1660 Ti od Inno3D. Kolejny zestaw oparty o procesor Intela za 4300 Zł. Mamy mocniejszy procek, czyli piątkę 400, 6 12 wątków. Ale tutaj od razu widzę, że popełniłem błąd, bo. Lepiej wybrać wersję z dopiskiem F tego procesora bez wbudowanego układu graficznego, będzie około stówkę taniej, a do niczego Wam się to on tutaj nie przyda. I mamy też GTX 1660 i tak samo jak poprzednim, ta sama karta co w poprzednim zestawie, ale lepsza płyta główna MSI B560M Bazooka. Oczywiście ten gigabyte, który był w poprzednim zestawie, jak najbardziej sobie to jest z tym procesorem poradzi, aczkolwiek na tej płycie, gdybyście chcieli ewentualnie później robić upgrade procesora, nawet na i dziewiątkę nie będzie problemu, można na niej zdjąć limity. I taka idzioteczka będzie ładnie śmigała, sekcja się nie będzie przegrzewała. Możecie sobie zobaczyć testy tej płyty na necie polecam. Także jeżeli chcielibyście robić upgrade procesora w dalekiej przyszłości na mocniejszy, no to warto o niej pomyśleć, jeżeli nie to ten gigabyte spokojnie jak mówię będzie wystarczający. Kolejny zestaw tak naprawdę jest to samo z tym, że mam mocniejszą kartę graficzną RTX -a 2060 Super, który przypomnę w tym momencie nie jest dostępny, także albo trzeba poczekać jak wejdzie znowu na stan, może akurat nie będzie to inno 3 ale inny model innego producenta lub też ewentualnie jeżeli chcecie, możecie wybrać RTX 2060, ale wtedy pamiętajcie, macie 2 GB vram mniej, no i karta jednak jest słabsza. Zestaw z RTX 3060, czyli też mamy dokładnie te same podzespoły co poprzednio, ale mocniejsza karta graficzna od GB. I ten zestaw kosztuje 5500 złotych. Kolejny zestaw za 7000 zł też z Interem 11400F. Moim zdaniem nie ma sensu dopłacać dla tych kilku procent wydajności do 11600K, no ale gdybyście chcieli, to oczywiście możecie, tylko wtedy pamiętajcie, że też warto byłoby kupić płytę z chipsetem Z590, tak aby można ten procesor było podkręcić. RTX 3060 Ti, MSI Gaming X Trio, bardzo fajna karta, ciche, wydajne chłodzenie. Zasilacz, przerost formy nad treścią. Corsair 750M, TX 750M, ale Wersja 650W tego zasilacza kosztuje 5 zł dosłownie mniej, także no, warto te 5, 5 zł dopłacić i mieć zasilacz mocniejszy na przyszłą ewentualną rozbudowę. Tutaj też mamy tą płytkę MSI B560M Bazooka. Jak mówię, gdybyście chcieli ewentualnie w przyszłości dać lepszy procesor 7100 zł, tutaj różnica będzie pewnie w karcie. Tak dokładnie, czyli to samo co poprzednio, ale karta to Asus RX 6700XT. Przypomnę najtańszy model, jaki udało mi się znaleźć, za poniżej 4000 zł, dostępny cały czas. Zestaw za 9000 już z i7, 11700KF, czyli bez wbudowanego układu graficznego. Mamy lepszą płytkę, ASUS TUF Gaming Z590 to jest spokojnie, możecie na tej płycie ten procesor kręcić. Nie ma się o co bać, jeżeli chodzi o sekcję zasilania i temperatury. Także płytka spokojnie sobie poradzi. No i mamy też większy już dysk SSD M2 o pojemności 1 terabajta. W poprzednim, w poprzednim chyba też mieliśmy już ten. Tak, też mieliśmy ten 1 terabajtowy na M2 PCI Express 3.0. No i tutaj mamy też lepsze chłodzenie, ponieważ gdybyście ten procesor chcieli podkręcać, no to warto też zadbać o jego temperatury i dać coś lepszego. Ten Arctic spokojnie do budowy, a jest to Regnum RG6 VTG. Wejdzie na górę bez najmniejszego problemu. Bo przypomnę, ten Arctic jest dość gruby, że tak powiem, czy ma wysoki profil, ale w tej obudowie spokojnie się zmieści. Dalej, zestaw z Intelem za 10700 700 zł. Tutaj to samo co poprzednio, ale mamy Gigabyte RX 6800 XT, czyli mocniejszą kartę graficzną za 6100 zł. Podstawowe podzespoły są dokładnie te same. I ostatni zestaw z Intelem za 11 900 zł. Tutaj mamy już RTX 4080 Ti. Niestety ta karta nie jest dostępna. Także przypomnę, trzeba wybrać wersję za taka, która jest dwie stówki droższa, gdybyście chcieli akurat z kartą Nvidia na taką konfigurację, lub też poczekajcie na jakieś RTX -y 3080, które powinny być tańsze od karty z dopiskiem Ti. No i co? I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje zestawów na sierpień. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Pamiętajcie też, że w tym miesiącu jest premiera rx 6600XT. Zobaczymy, jak ta karta wypadnie wydajnościowo. Z pewnością będzie dorzucona do propozycji na kolejny miesiąc. Być może nawet aktualnie te zestawy w połowie miesiąca zobaczę, czy mi się uda, bo będę na wakacjach. Także nie wiem, czy... Temat będę mógł ogarnąć. Jeszcze mam do Was prośbę, gdybyście oczywiście chcieli, nie mieli nic przeciwko temu. Jeżeli będziecie kupowali komputer, to używajcie proszę moich linków, a dzięki temu mnie wspieracie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.